Mam tutaj narysowany rzut Ostrosłupa, czy też piramidy, i będę teraz się zastanawiał nad tym, jaki kształt otrzymam, jeżeli będę chciał przeciąć tę piramidę, ten Ostrosłup, pionową płaszczyzną. I to płaszczyzną, która jest równoległa do jednej z krawędzi podstawy. Czyli powiedzmy, że tutaj, że to jest taka kawał galarety, czy czegoś takiego. I tutaj przykładam taką płaszczyznę. Powiedzmy, że to jest moja płaszczyzna, ona jest duża, wystarczająco duża, żeby. To jest moja płaszczyzna, żeby przeciąć tę piramidę pionowo. I teraz zastanawiam się, jaki będzie kształt tego przecięcia. Czyli jak odetnę tutaj kawałek, to jaki powstanie kształt? Inaczej mówiąc, jak będzie wyglądała część wspólna piramidy i takiej płaszczyzny, którą ja tutaj od góry nasunę, tak żeby przeciąć całą tę piramidę. Zachęcam cię do zatrzymania tworzenia filmu i zastanowienia się samodzielnie nad tym, jaki to będzie kształt. No właśnie. Ja tutaj może sobie wkleję jeszcze raz tę piramidę, żeby jeszcze raz narysować sytuację, która powstanie po tym, jak już ta płaszczyzna tutaj się nasunie. Czyli ja tutaj na pewno przeciąłem w tym miejscu. Teraz, jak ta płaszczyzna dojdzie do podstawy, no to powstanie nacięcie również tutaj na bocznej ścianie z przodu i na bocznej ścianie z tyłu. No i powstanie tutaj takie przecięcie też na podstawie. Czyli tutaj będzie reszta tej mojej płaszczyzny tnącej, a jakoś tak to będzie wyglądać. No i ta płaszczyzna wytnie tutaj taki kształt, który może teraz poprawię dla lepszej przejrzystości jeszcze innym kolorem. Powstanie tutaj taki kształt. Że tutaj będzie ten kawałek na ścianie bocznej. Tutaj jest ten kawałek na podstawie. Tutaj jest kawałek też na ścianie bocznej i tutaj na tej ścianie bocznej z tyłu. No więc łatwo sobie wyobrazić, że ten kształt to będzie po prostu trapez. To jest ten górny kawałek, tutaj są te boczne. No i tutaj ten kawałek na dole. Powstanie taki równoramienny trapez. Dlatego, że ta płaszczyzna była pionowa i była równoległa do krawędzi podstawy. Dlatego wycięła nam z tego kawałka galaretki taki trapez. No i to powstanie taka dwuwymiarowa figura, dlatego że to jest część wspólna płaszczyzny i trójwymiarowej bryły. Więc ta figura leży w tej płaszczyźnie, którą przecinaliśmy, no i ma dokładnie kształt takiego trapezu.